Siema, witam w kolejnym poradniku, który jest prowadzony przez portal bezproblemu.pl. W dzisiejszym poradniku serii sprzętu komputerowego zaprezentuję Wam czyszczenie systemu chłodzenia, w tym oto Dellu, który tutaj mamy przed sobą. To jest ten laptop. No, do tego nałożymy pastę termoprzewodzącą na nasz procesor graficzny, jak i procesor główny. I właśnie dzisiaj będzie taki też poradnik właśnie z trudnym dojściem do takiego właśnie układu chłodzenia w tym oto modelu, ponieważ by do niego się dostać, musimy demontować prawie cały komputer, żeby dostać się do jednego systemu chłodzenia. Jest to już lepiej przemyślane, niestety. No i właśnie Wam pokażę, jak sobie z tym poradzić. A więc zaczynamy. A więc tak jak widać, po zdemontowaniu tylnej osłony nie mam tutaj właśnie dojścia do systemu chłodzenia. I właśnie w niektórych modelach, akurat w tym przypadku, jest takie rozwiązanie, że musimy dochodzić od klawiatury do naszego systemu chłodzenia. No niestety w niektórych modelach tak to jest rozmyślane, planowane. I do tego Wam pokażę, jak dostać się do takiego systemu chłodzenia. Tak jak widać, zdemontowałem jeszcze taką maskownicę naszych głośników oraz klawiatury. Wygląda w ten oto sposób. To już zdemontowałem. Teraz będę brał się za demontację klawiatury. Muszę wymontować tutaj te dwie oto śruby. Zdemontuję klawiaturę. Zdejmę tą tutaj całą osłonę i zaraz Wam pokażę, jak to wygląda dalej. No i tak jak widać, zacząłem zdemontowywać tą tutaj całą osłonę maskownicy, całą budowę tego komputera przenośnego. Jak widać, napotkałem tutaj problemy. Muszę demontować wszystkie te kable. Inne kable idą aż na drugą stronę. Muszę demontować też obudowę, powypinać te kable, by mieć łatwiejszy dostęp właśnie do dojścia do systemu chłodzenia. No, to co już od razu opowiem, to tutaj rozwiązanie tego systemu chłodzenia jest naprawdę nieprzemyślane. Ok, ja to zdemontuję, zaraz Wam pokażę, jak dostałem się tam dalej. I tak, od tyłu już wypiąłem te wszystkie kable. Teraz muszę będę je przedziać tą tutaj szczeliną do przodu budowy naszego komputera. Dobrym tutaj teraz sposobem jest zaznaczyć sobie kabel, który był podpięty. Ja wykorzystam do tego tutaj marker, zaznaczę sobie. Ok, więcej jest tutaj zaznaczona zielona taka kropka. Nie jest mi tutaj trudno teraz, bo jak zwykle sam kręcę ten materiał. Ok, ja to teraz rozbieram ten przód i jedziemy dalej. No i tak, zdemontowałem już tą tutaj przednią naszą osłonę naszego komputera przenośnego. I tak jak widać, wszystkie kable już mam powypinane, taśmy. I mamy tutaj już wentylator do i kratkę radiatora do naszego układu chłodzenia. Z tego co widać, muszę jeszcze, tak jak wam wcześniej mówiłem na początku poradnika, demontować całą płytę główną, by dostać się do układu chłodzenia. No więc tak, ja to tutaj teraz demontuję i będę kręcił dalej. No i tak, zdemontowałem płytę główną, udało mi się. Jak widać, mogę ją teraz sobie obrócić i dochodzę do naszego układu chłodzenia. Niestety nie obyło się również bez demontacji napędu oraz dysku twardego. To uniemożliwiało mi wymontowanie właśnie płyty głównej właśnie z tej obudowy komputera. Nie wiem, wy może znajdziecie jakiś prościejszy sposób, ale raczej wydaje mi się, że takiego sposobu nie ma. A więc tak, ja tutaj sobie teraz coś podłożę pod tą płytę główną i wezmę się właśnie za przeczyszczenie tego systemu chłodzenia. A więc tak, przystąpimy teraz do demontażu naszego tutaj całego układu chłodzenia. Cały układ trzyma się na
tutaj w sześciu śrubach. I z tego co tutaj widać, mamy takie numeryzacje, czyli 2, 3, 1, 4, 5, 6 tak dalej. Ja zawsze to robię w ten sposób, że demontuję cały układ chłodzenia od numerku 6 i lecę do jedynki, a gdy już dokręcam świeży układ chłodzenia, już cały złożony, zaczynam od jedynki, jadę w kolejno do szóstki i dokręcam delikatnie cały układ, by dobrze ułożył się dla naszego procesora graficznego, jak i głównego. Odkręcamy powoli śrubę numer 6. Teraz numer 5. I tak dalej, ja je odkręcę i dalej będziemy kręcić. Dobrze, nasz układ jest już odkręcony. Nie zapominamy tutaj o wyłączeniu tej tutaj wtyczki od naszego wentylatora. Możemy podnieść nasz cały system chłodzenia. Tak jak widać, wszystko jest ok, pasta jest na swoim miejscu. No tutaj wam jeszcze pokażę, zaraz rozkręcę ten tutaj wentylator i wyczyszczę go w środku. I tą tutaj kratkę radiatora, ona często się brudzi i nie ma jak nam wentylator wypuszczać ciepłego powietrza z naszego komputera. I tak, widać pasta na procesorze jest nałożona, więc jej nie będę nakładał. Tylko przeczyszczę tutaj ten wentylator i będziemy z powrotem montować nasz system chłodzenia. Tak jak widać, teraz czyszczę wentylator takim patyczkiem do uszu z kurzu. Troszkę tego tutaj jest, nie za dużo, ale jest. Ja to tutaj specjalnie tam niedawno czyściłem ten system sobie tutaj chłodzenia. To jest tylko dla pokazania poradnika na nasz portal bezproblemu.pl, właśnie z takim nietypowym właśnie dojściem do takiego układu chłodzenia w komputerach przenośnych. Często się zdarza, że wystarczy, że zdemontujemy tylnią osłonę, która znajduje się z tyłu komputera i tam mamy dojście do naszego układu chłodzenia. Niestety w tym Dellu mamy tutaj trudniejszy dostęp do całego systemu chłodzenia. Ok, nasz wentylator jest przeczyszczony. Więc tak, było tutaj troszkę kurzu na tej kratce radiatora, ja już to wyczyściłem, jest czyściutkie i będziemy teraz składać nasz cały układ chłodzenia z powrotem do naszego komputera. A ja jedynie nałożę tutaj pasty termoprzewodzącej na nasz procesor graficzny. I takie info, gdy przystępujecie do demontażu właśnie takich systemów chłodzenia, czy to w komputerach przenośnych, bądź stacjonarnych, uruchomcie zawsze komputer na minutkę, by nagrać nasz cały układ, cały ten rdzeń, by pasta nam delikatnie mogła zejść z procesora, jak i całego układu, by tutaj sobie to wszystko ładnie przeczyścić. Nałożymy tutaj pasty na nasz procesor graficzny. Zrobię tutaj jedynie takie ziarnko grochu. No, starczy. Nie będę tego rozmarowywać, ponieważ pod temperaturą oraz dociskiem pasta sama ładnie się rozłoży na naszym procesorze graficznym. I teraz tak, jestem w trakcie składania całego w komplet systemu chłodzenia. Montuję tutaj ten cały wentylatorek, który czyściłem. On jest mocowany na trzech takich małych śrubeczkach. Nic szczególnie trudnego. Tak, jeszcze jedna. Ok, mamy to
skręcone i teraz cały zestaw będziemy montować do naszej płyty. Tak, ja już ułożyłem tutaj nasz zestaw chłodzenia i teraz będziemy go skręcać delikatnie, dociskając cały układ do naszego procesora głównego oraz graficznego. Tak jak wcześniej mówiłem na początku, zaczynam od jedynki, jadę do szóstki i każdą śrubę delikatnie będę dokręcać. Nie do końca, by równolegle rozłożyć ten właśnie docisk cały. Koniec, gdy dokręcę wszystkie śruby, jeszcze raz polecę od jedynki i dokręcę je na maksa, by wszędzie było równolegle nasz ten tutaj rdzeń dociśnięty. I okej, wszystkie śruby mamy już dokręcone, cały zestaw chłodzenia jest już kompletnie skończony. Zostaje mi jedynie tylko tutaj podłączenie zasilania do naszego wentylatora. Okej, jest. I ja teraz całą płytę główną włożę do całego komputera, poskładam to jak było i pokażę Wam jeszcze start komputera. I tak jak widać, komputer został już poskładany, wszystko pracuje prawidłowo. I myślę, że teraz po tym poradniku, który tutaj dla Was specjalnie zrobiłem, zaczniecie sami sobie takie systemy czyścić. Nie będziecie mieli problemu właśnie z przegrzewaniem się komputera, czy tam nagłym wyłączaniem jego, bo takie info kolejne, taka ciekawostka, jeśli Wasz komputer nagle zaczyna się tak właśnie wyłączać i uruchamiać ponownie, właśnie może być przegrzewanie się procesora i jest to spowodowane tym, że mamy tutaj zbyt dużą temperaturę, a jak wiemy, w takich komputerach przenośnych mamy mało miejsca i ta cyrkulacja powietrza jest naprawdę niewielka. Dlatego taki system chłodzenia warto czyścić raz do roku, tą kratkę radiatora, i Wasze komputery powinny cały czas pracować w idealnych warunkach. To tyle i pozdrawiam, Posejdon, trzymajcie się, cześć. Zapraszam oczywiście na bezproblemu.pl.